تحرق ايدك كان في طاقه قاعد تدز لي صوتك. اوكي. واحد صفر اثنين لا مستورة. See, I realize now that I could never have a match with him because he doesn't feel any pain. He just bent his finger backwards. Wonderful. Fantastic. Wow. That's awesome. I'm amazed. Pięknie Państwa, witamy w kolejnej części Pytanie na Siadanie. Gosia Obczoska, Łukasz Nowicki. Do 11.15 od sajmiusieńkiego ranka jesteśmy z Wami. Bardzo się z tego cieszymy. I jest z nami wspaniała rodzina. Miłość cudowna. I magia. A miłość to magia właściwie. Miłość to magia. Hello. Hello, nice to meet you. Dzień dobry, miło mi Państwa poznać. I'm really honored and happy bardzo czuję się to be zaszczycony here. I cieszę się, że mogę być tutaj z Państwem dzisiaj. Cieszę się, że jestem wraz z moją rodziną. I mam nadzieję, że będę... Pokażesz jeszcze jakiś trik związany z pieniędzmi? Yes. Tak? Let's do something. I've asked when they told dobrze, me to TV, gdy I've zaprosiliście mnie do telewizji, to poprosiłem, by dali wam pieniądze. Tak, mam. Czy macie te pieniądze? Proszę, teraz taka kwestia związana z pieniędzmi. Każdy banknot ma inny numer seryjny. Jeżeli to jest 10 zł, to 10 zł ma inny numer seryjny, każda sztuka. Więc proszę, schowaj przede mną te pieniądze, nie pokazuj mi. Oni wam dali te pieniądze. Ja chcę poprosić, żeby jedną dłonią pani złapała mnie za dłoń, a drugą dłonią siebie. Czy widzisz, gdzie jest numer seryjny? Tak. Jedną z rzeczy, którą robię, to to, że zazwyczaj korzystam z moich pięciu zmysłów, żeby stworzyć szósty zmysł. Więc jeżeli zgaduję po dotyku, że pierwsza litera to B, czy to prawda? Dobrze. Teraz druga litera. Is it, czy to jest C? Is it S? C albo S? S, S, to jest S. Dalej są liczby. Czuję, że są tam numery. Więc pierwsza cyfra, pierwsze dwie cyfry obok siebie. Czy to są twoje ulubione cyfry? Nie. Nie. Czy to jest 6? Pierwsze. A druga to 9. Czyli rozumiem, że to nie jest twoja ulubiona liczba, rozumiem. No dobrze. Czyli 6 i 9. Teraz widzę, że coś się powtarza. Jakieś liczby dalej się będą powtarzać. No dobrze. To pewnie było BS 69. Tu się robi coraz trudniej. Czy teraz mamy trójkę? Tak. No dobrze, musisz go dotykać, żebym wyczuł. Tak, są trójki. And last three numbers. The last three I ostatnie numbers. Trzy liczby. It's not far away from the last. To jest już daleko. Is it not far away? Is it one? To jest jeden. And jeden. Nine, tak, i 99. Yes. Tak, bardzo dobrze. Brawo. Numerków nie, to ja tutaj podchodzę, proszę bardzo, pokazuję. Nie wiem, czy tutaj to widać. O, tak. Ma, a ma znaczenie, jak ja mocno zgadza. Cię trzymam za palec? Czy ma znaczenie ten uścisk? Ta moc? There are some senses. That if you have lots of practice, niektóre zmysły, gdy ma się już dużo praktyki, gdy się już jest wyćwiczonym, to wtedy można, korzystając ze zmysłów, pozyskać więcej informacji. Ludzie, no, na przykład wyobraźmy sobie, że mamy tutaj kostkę. Weźcie kostkę, pokręćcie nią i połóżcie na stole i nie pokazujcie mi, zakryjcie. Ale spójrz sama, jaka, co wypadło na tej kostce, na górze. Ponieważ nie czuję teraz twojej ręki, to nie dostaję informacji. You need my hand? Potrzebujesz mojej dłoni. Czy możesz położyć to w swojej dłoni? I'm not sure. I'll go with nie jestem pewien. Czy to jest dwójka? Jest! Dwójka, było, sprawdzałem. Wow! Hey. Oh my God!
Mój Boże. Yeah, for me. We don't have time. We must finish. Och, nie mamy czasu, musimy kończyć. Number four. Ale czy to czwórka, piątka? Nie dałem rady. Ciekawym gościem dla Państwa. Czy możesz nam pokazać jakiś swój trik? Tak, zrobię coś dla mojego syna. Źle się czułem, gdy piłem kawę. Nie wiem dlaczego. Coś mi przeszkadzało podczas picia kawy. Oh. Pink? No? Okay. Daj, ja też. No, Losić, pociągnij. No, go help. Czy to się kiedyś skończy? No, się dowiemy. Green? Wow. Wow, brawo. Taką mamy długą skakankę. What a long string we have here. What happened, Daddy? Okay, czyli jesteś magikiem, bankowcem. Oh, thank you. I magikiem. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. To był dla mnie zaszczyt. Dziękuję serdecznie. Uważaruję w kuchni, drodzy Państwo.